Dzień dobry Państwu. Przed chwilą skończyła się 14. sesja Rady Miejskiej w Kłobucku i tak jak już prawie że tradycyjnie na zakończenie rozmawiam chwilę z burmistrzem na temat tego, co dzisiaj na sesji się wydarzyło. Takie pierwsze pytanie, które... Dzień dobry w ogóle Panie. Dzień dobry Państwu. Takie pierwsze pytanie, które mam, dotyczy informacji, która była przez Pana przedstawiona i tej dużej kwoty pieniędzy, którą jako gmina będziemy musieli lub ewentualnie nie oddać po prostu. A jest to dość spora kwota. Bardzo bym prosił o wyjaśnienie, czego ta sprawa dotyczy, o co w tym wszystkim chodzi. Czy informacja dotyczyła, nazwijmy to, potrącenia z Komisji Europejskiej z tytułu wykazania nieprawidłowości przy organizowaniu przetargów RAS na inżyniera kontraktu, gdzie była zawarta klauzula, że firma musi spełniać wymogi dotyczące doświadczenia w inwestycjach finansowanych z Unii Europejskiej. To był pierwszy zarzut. Oraz w kosztorysach inwestorskich uwzględnienia nazw towarów. To były takie główne dwa zarzuty, które spowodowały, że już w 2011 roku nałożono nam karę, czy potrącono nam dofinansowanie na kwotę ponad 500 tysięcy złotych. Taką kwotę gmina już zapłaciła. Po audycie Komisji Europejskiej Komisja Europejska stwierdziła, że ta kara jest zbyt mała i po prostu ją podniosła. Podniosła ją do kwoty 2 milionów złotych, dodatkowych 2 milionów złotych. Tą informację powziąłem zaraz po objęciu kadencji, więc przez cały czas, odkąd taka informacja do mnie dotarła i do moich służb, starałem się wpłynąć na decyzję komisji, aby ta decyzja była nie tak krzywdząca dla nas. Do tego trzeba dodać jeszcze odsetki, które od 2011 roku na tą karę były naliczane, więc łącznie to dawało nam kwotę ponad 3 miliony złotych. To, co nam się udało zrobić, i to jest już chyba wszystko, co możemy w tej sprawie zrobić, to jest zbić to potrącenie, tą karę do kwoty 485 tysięcy. Oczywiście jeszcze pozostaje nam walka o odsetki, które chcemy po prostu wywalczyć, ich umorzenie. I to by był chyba koniec tych naszych perypetii, jeżeli chodzi o audyt Komisji Europejskiej. Oczywiście możemy stawać przed komisją hearingową, czyli Komisją Europejską. A to przedstawia Pan tej informacji, tak, to... tak. Wymaga od nas... Więc mówię, jest to karkołomne, dlatego że musielibyśmy wynająć specjalistyczną kancelarię, która zna prawo europejskie, posługuje się, ma doświadczenie, ale rozmawialiśmy również z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i analizując te wszystkie starania innych miast, które miały podobną sytuację, wynajmowały kancelarię, mimo to nie uzyskały żadnych efektów, a poniosły z tego tytułu koszty kancelarii i to niemałe. Więc podjęliśmy decyzję, że ta kara po prostu, którą nam zmniejszono, czyli to potrącenie jest na tyle małe, no oczywiście to jest potężna kwota dla nas, absolutnie nie. W stosunku do pierwotnej. Tak, ale w stosunku do pierwotnej jest na tyle niska, że warto to przyjąć i po prostu pogodzić się z tym przykrym faktem. Drugie moje pytanie dotyczy już zupełnie innej rzeczy. Od wielu, wielu lat toczy się dyskusja tutaj na tej sali i nie tylko tutaj o przedłużenie ulicy Sienkiewicza do ulicy Zakrzewskiej. I ta część dyskutujących, która mieszka na ulicy Sienkiewicza bądź Halera, jest oczywiście bardzo temu przeciwna, bo ich spokojne osiedle może się zmienić w typową, normalną ulicę, gdzie jeżdżą samochody tak po prostu. A znowu ci, którzy mieszkają po stronie ulicy Zakrzewskiej i ulicy Korczaka, bardzo by chcieli, żeby to przedłużenie zaistniało, bo ułatwiłoby im życie. Powiedział Pan kiedyś, że skoro mieszkańcy tego nie chcą, to nie będzie Pan tej inwestycji na siłę wprowadzał. Proszę mi powiedzieć, jak to na dzisiaj wygląda, bo coraz tam częściej radny Kulej wspomina o tym, że warto byłoby wrócić do tego projektu i zrealizować tą inwestycję. Znaczy tak, ani się nie wycofuję z tamtych słów, ani dzisiejszej dyskusji, dlatego że dzisiaj ta dyskusja została wywołana informacją, że właściciel terenu, który był sporny, z którym mieliśmy problem, ewentualnie realizując tę inwestycję, zmienił zdanie, czyli zgadza się na nazwijmy to wykrojenie z części jego działki terenu pod tą inwestycję. I to jest jedna część jakby sprawy, a druga część sprawy, którą, tak jak mówię, podtrzymuje to, co mówiłem, na pewno
potrzebne nam jest spotkanie z wszystkimi mieszkańcami, których ta sprawa dotyczy. Przedstawić przede wszystkim koncepcję tej drogi, bo wiele negatywnych opinii na temat tego połączenia wynika jakby z koncepcji czy wyobraźni, jak ma ta droga funkcjonować, jaki ma spełniać cel. Czy to ma być droga publiczna, szeroko rozumiana, dla tirów, samochodów ciężarowych, etc., czy to ma być ciąg komunikacji, nazwijmy to półosiedlowej, która rozładowuje, ale tylko i wyłącznie ruch samochodowo-osobowy. To są dwa ważne aspekty dyskusji na ten temat. Jeżeli to będzie przedstawione mieszkańcom, wtedy niech mieszkańcy ocenią, czy nasze plany, ewentualnie połączenia tych ulic są zadowalające jedną i drugą stronę. Bo tak jak mówię, zawsze trzeba szukać konsensusu, zawsze gdzieś trzeba porozumienia szukać, ale w takiej formie, że ta droga, ta ulica, to połączenie musi zabezpieczać interesy tych, którzy się obawiają po uruchomieniu tego ruchu i tych, którzy oczekują od wielu, wielu lat na rozładowanie tego ruchu ulicy Sienkiewicza Zakreskiego. Taka moja sugestia, bo przed laty istniał pomysł przedłużenia ulicy Śląskiej tutaj równolegle do ulicy Sienkiewicza. Ewentualnie można z tą inwestycją się zbliżyć w kierunku torów, ale to i tak chyba nie ma sensu, bo lepiej do Śląskiej, tutaj do powiatowej drogi w każdym razie, żeby się wydostać. I może to jest jakaś koncepcja, bo... Więc mówię, usiądziemy... Może by to wtedy tym mieszkańcom nie przeszkadzało, bo byłoby to już poza ich miejscem, gdzie oni po prostu normalnie na co dzień funkcjonują, a spełniłoby to jakieś funkcje. Więc mówię, w takiej kolejności przedstawiamy mieszkańcom nasze koncepcje, nasze założenia. Mieszkańcy opiniują to i po tych opinii przystępujemy do ewentualnych działań. Nie odwrotnie, że przystępujemy do działań, a później mieszkańcy protestują. Tak jak dzisiaj mieliśmy przykład, że jedni chcą bezpieczeństwa, drudzy nie chcą znaków i odwrotnie, chcą znaków, a nie chcą bezpieczeństwa. Więc tutaj mówię, nie ma złotego środka. Zawsze trzeba wybierać, no to może to teraz jest modne w kontekście wyborów, ale to mniejsze zło albo większe dobro. Więc myślę, że zawsze tym kierunkiem, nigdy nie będzie z każdej inwestycji, czy z każdego zadania, czy z naszych działań zadowolony, ja to rozumiem. Ale mówię, tam gdzie jest większość zadowolona, to w takim kierunku trzeba pójść, a później czas pokaże, czy to było słuszne, czy nie. Ale tak jak mówię, temat jest, trzeba go rozwiązać albo w tą stronę. Czyli rozumiem, że przed nami spotkanie z mieszkańcami. Dokładnie. I strony tutaj tej Zakrzewskiej i Korczaka, i również mieszkańców osiedla numer 5, powiedzmy tam. Dokładnie, część osiedla tych numer 5. Zainteresowanych stron, no bo tutaj ja nie rozgraniczam, bo mogą też uczestniczyć mieszkańcy innych ulic sąsiadujących, przez których też ta komunikacja wpływa bezpośrednio na ich komfort życia. Więc spróbujmy to rozstrzygnąć w dyskusji publicznej, czy wewnątrz dyskusji zainteresowanych stron, a nie uszczęśliwiać kogoś na siłę albo blokować komuś na siłę. Także tyle z mojej strony. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również, pozdrawiam widzów kanału Zielonego. Dziękuję.